strasznie słaba pierwsza połowa w waszym wykonaniu. Z czego to wynikało? Bo w drugiej prezentowaliście się o niebo lepiej. Ja myślę, że druga połowa też zależało ten obraz przez pryzmat i wyniku i Cracovia grała inaczej. I to wyglądało jakbyśmy mieli przewagę, bo no może była lepsza, ale uważam, że ogólnie cały mecz słaby w naszym wykonaniu. Dlaczego? Ja wiem, no pytanie, wiadomo, chcecie uzyskać odpowiedzi, no ja nie mam recepty teraz, bo jakbym ją znał, to byśmy tego po prostu nie zrobili, także no, co, przegraliśmy mecz, musimy wziąć na siebie tą porażkę i spadnie krytyka, natomiast ja nie mam gotowej odpowiedzi, dlaczego to się stało, że zamiast w 17 minucie kopnąć w prawo, trzeba było kopnąć w lewo i byśmy wygrali, bo byśmy to zrobili, także przegraliśmy po prostu będąc, wydaje mi się, że jeżeli nie słabszą drużyną, to bo nie uważam, że jesteśmy słabszą drużyną od Cracovii, ale no w tym dniu ewidentnie byliśmy od nich słabsi. Nie pociesza cię pewnie ta strzelona bramka, dość kuriozalne okoliczności. Jak to wpadło w ogóle? Ja już jeszcze nie widziałem, bo piłka była w górze, ja wyskoczyłem, nagle spadło mi pod nogi i miałem pustą bramkę. Także bramkarza chyba. Ja nie wiem, nie widziałem jeszcze tej powtórki, a tak jak pan mówi, no... No, nie ma takiej, zawsze bramka powinna cieszyć, a w takich okolicznościach ona nie ma tego smaku. Trener Tarasiewicz zasugerował na konferencji prasowej, że być może przegraliście przez nieodpowiednią mentalność, bo myśleliście o innych rzeczach i bynajmniej nie o świętach. Ja nie chcę wypowiadać na ten temat. Patrząc na tabelę, znowu nerwowo się zrobiło. No tak. Zamknięty temat. Dobra, na święta nie zabawiam humorem. No nie ma co ukrywać, no jedziemy jutro do domu i no wszyscy co trzymają kciuki za koroną i wy, i my, i kibice, no. No taka jest prawda, no nie ma, że to będzie gdzieś tam w głowie siedziało, no inaczej by się jechało po zwycięstwie, inaczej by się jechało po porażce. No rozumiem to i. No to, no płakać nie ma co, bo to nic nie da, jak tutaj będziemy się zalejemy łzami, ale no szkoda, bardzo, bardzo dużo szkoda, bo to na pewno będzie się inaczej jadło karpia po porażce niż po zwycięstwie. Upragnione, tak można powiedzieć, zwycięstwo, bo no jeszcze nie udało nam się jeszcze wygrać w tej rundzie meczu, także na pewno to bardzo cieszy i mam nadzieję, że z nową rundą będzie to lepiej wyglądało, będą lepiej wyglądały mecze na wyjazdach. W pierwszej połowie byliście zdecydowanie mocniejszą drużyną, w drugiej za to daliście się zakręt defensywny. Z czego to wynikało? Ciężko powiedzieć dlaczego. Na pewno pierwsza połowa w naszym wykonaniu bardzo fajna i powinniśmy to dalej kontynuować. W drugiej połowie za dużo miejsca daliśmy Koronie i Korona no, wykorzystała strzelając bramkę nam. Tak? Gdzieś tam podam może trochę nerwowości niestety w naszych poczynaniach, ale mimo wszystko no, cieszą się punkty i gdzieś tam dalej mamy jakiś w miarę kontakt do tej ósemki.